To, o czym mam okazję teraz Państwu opowiedzieć, to jest teoria cyklu koniunkturalnych, czy też kryzysów gospodarczych, ponieważ sam kryzys jest w zasadzie tą najbardziej interesującą częścią cyklu koniunkturalnego. Przepraszam, przepraszam najmocniej już za tą literówkę, która mi się wkradła w tytuł. Miała być teoria kryzysów gospodarczych, gdyż tak naprawdę będę omawiał tylko jedną teorię, jaką jest austriacka teoria cykli koniunkturalnych. I zacznijmy sobie może od powiedzenia tego, czym w ogóle jest kryzys, czym jest cykl koniunkturalny, jakie są jego najważniejsze wyróżniki. Normalnie, kiedy sobie żyjemy w tym świecie, kiedy obserwujemy gospodarkę, jak ona się rozwija lub jak ona się kurczy, no to widzimy, że tendencja, że w gospodarce występuje pewna tendencja do tego jednak, żeby ta gospodarka poruszała się pewnymi cyklami. Ale też można powiedzieć, że nie jest tak, że dominuje jakaś jeden aspekt tego cyklu, że dominuje depresja lub dominuje tylko i wyłącznie wzrost gospodarczy. I obserwujemy to też, i na szczęście obserwujemy to, że gospodarka się rozwija. Czasami też rozwija się w różnym tempie, raz szybciej, raz wolniej. Czasem jednak dochodzi właśnie do tej sytuacji, że gospodarka stopniowo zwalnia, a w pewnym momencie wręcz ta gospodarka zaczyna się kurczyć. Czyli spada produkcja, rośnie nam bezrobocie, spada dobrobyt społeczny. To jest problem, który chce wyjaśnić teoria cyklu koniunkturalnego. Taka mała kwestia techniczna. Jeśli chodzi o sam pomiar tego cyklu koniunkturalnego, czy też taką definicję, jak się określa, co to w ogóle jest cykl koniunkturalny, to często się mówi o tym, że jak tutaj jest przedstawiona definicja na ekranie, że są to fluktuacje średniego wzrostu. Jesteśmy w stanie sobie policzyć, jak w pewnym dłuższym okresie czasu gospodarka się rozwija, a konkretnie jak nam rośnie PKB, w jakim tempie. Jesteśmy w stanie wyliczyć pewną średnią. Ale oczywiście to nie jest tak, że gospodarka zawsze rozwija się tak w tempie tej średniej stopy, tylko realne dane zmiany PKB, one tak sobie fluktuują, raz są wyższe, raz są niższe nad tą średnią. I to chcemy sobie wziąć pod uwagę. Znaczy chcemy zbadać, czemu czasami i chcemy zbadać zasadniczo, czemu ta zmiana PKB czasami potrafi być ekstremalna. Potrafimy otrzymać wartość bardzo negatywną albo bardzo pozytywną. I teraz tak. Kwestia cyklu. Właściwie czemu o cyklach mówimy, że to są cykle? No cykle, czyli cykliczność, mamy do czynienia z czymś, co się powtarza. I faktycznie te kryzysy co jakiś czas do nas wracają, one się po prostu wydarzają ponownie i ponownie, czyli cały czas powtarzają się te pewne etapy cyklu koniunkturalnego. Mamy rozkwit gospodarczy, mamy nadmierne ożywienie, które potem przechodzi w taką stagnację i na koniec mamy depresję gospodarczą, tak? Czyli mamy te cztery fazy. Oczywiście długość trwania cyklu nie jest stała, ona się zmienia, czyli czasami między jednym kryzysem a drugim potrafi minąć 7 lat, a czasami potrafi być to dłuższy odcinek czasu, jak na przykład poprzedni kryzys mieliśmy 12 lat temu, co w 2008 roku. Więc ten czas się zmienia. Jednak cykle koniunkturalne, one się wykazują tym, że mają one pewne wspólne cechy, że przebiegają one w pewien powtarzalny sposób. Zawsze dotyczą całej gospodarki. Kryzys zawsze dotyczy, w większym stopniu uderza w te sektory gospodarcze, które zajmują się produkcją dóbr kapitałowych, a także zawsze to wiąże się z
problemami sektora bankowego i sektora finansowego. Zawsze pojawiają się te problemy, jak na przykład mamy zjawisko credit crunch, które można na polski przetłumaczyć jako niedobór kredytu. Oraz towarzyszy też temu problem spadku wartości aktywów. No i teraz rzecz wygląda w ten sposób. Oprócz naturalnych cykli, znaczy oprócz samych cykli koniunkturalnych, też w gospodarce występują naturalnie pewne inne zmiany cykliczne, których jednak nie określamy mianem cykli koniunkturalnych, nie zaliczamy ich do cykli, ponieważ są to zmiany często przewidywane i będące charakterystyczne dla poszczególnych sektorów gospodarki. Na przykład mówi się o czymś takim jak cykl kawy, cykl na rynku kawy, czy mamy na przykład zmiany sezonowe związane ze zbiorami jabłek, tak? Kiedy mamy zbiory jabłek, to wtedy one robią się tańsze, ale kiedy jesteśmy poza sezonem zbiorów, no to w tym momencie te jabłka same stają się droższe, dlatego że trzeba je przechowywać. Jednak takie zmiany cykliczne właśnie w przypadku kawy czy w przypadku jabłek, one nie przekładają się na negatywny stan w całej gospodarce i jako takie same w zasadzie nie są czymś negatywnym dla samych tych sektorów, w którym one występują, ponieważ jest to dlatego, że takie zmiany cykliczne, one są oczekiwane przez przedsiębiorców, przez klientów, i oni już zawczasu się do tego dostosowują i uwzględniają to wszystko w swoich planach. Dlatego też takie zmiany sezonowe, takie zmiany cykliczne, inne, które nie dotyczą całej gospodarki, to tym się teoria cyklu koniunkturalnego nie zajmuje. I też jakby dla samej teorii cyklu nie ma tutaj, cyklu koniunkturalnego nie ma nic takiego interesującego, nie ma tutaj jakby żadnych ekstremalnie negatywnych zdarzeń. Więc potrzebujemy znaleźć sobie jakiś czynnik, który dotyczy całej gospodarki, przenika całą gospodarkę, ponieważ potrzebujemy wyjaśnić sobie to, że właśnie za każdym razem, jak mamy cykl koniunkturalny, za każdym razem, jak mamy przede wszystkim depresję, tą najbardziej interesującą część z całego cyklu koniunkturalnego, to potrzebujemy sobie wyjaśnić, dlaczego cierpi praktycznie cała gospodarka, i dlaczego zawsze mamy jakiś problem związany z sektorem bankowym czy finansowym. Wedle austriackiej teorii cyklu koniunkturalnego tym winowajcą jest, znaczy nie winowajcą, ale ten aspekt, który przenika całą gospodarkę i to jest pieniądz i zmiany w sferze monetarnej, pewne niepożądane zmiany w tej sferze monetarnej odpowiadają za właśnie za te cykle koniunkturalne, czyli że zmiany w sferze monetarnej, czyli tam w sferze długu, zmiany w sferze produkcji pieniądza, odpowiadają za to, że najpierw mamy nadmierny boom, a potem mamy poważną depresję i załamanie gospodarcze. Mieli już Państwo wykład na temat teorii stopy procentowej, na temat teorii kapitału, tak, również na temat teorii bankowości dzisiaj z Mateuszem Benedykiem Rano, więc nie będę bardzo rozwijał tych wszystkich kwestii. Powiem tylko tyle, że to, co Mateusz Benedyk dzisiaj Państwu tłumaczył na temat bankowości, opisywał te wszystkie procesy kreacji pieniądza w gospodarce, to one same mają, sam proces kreacji kredytu przez sektor bankowy ma negatywny wpływ na gospodarkę. Można powiedzieć, że Ta kreacja pieniądza w postaci kredytu przez sektor bankowy prowadzi do tego, że on zniekształca percepcję przedsiębiorców, którzy zaczynają podejmować błędne decyzje. Chodzi o to, że normalnie w gospodarce ludzie zawsze oszczędzają jakieś środki, oszczędzają jakieś pieniądze i swoje nadwyżki finansowe postanawiają pożyczyć komuś na procent, aby zarobić. Ustala się wtedy pewna naturalna stopa procentowa zgodna z preferencją czasową ludzi. Jednak banki komercyjne do spółki z bankiem centralnym
mogą kreować kredyt fiducjarny, który w żaden sposób nie jest oparty na uprzednim wzroście oszczędności. Nikt nie musi niczego zaoszczędzić po to, żeby te banki, żeby ktoś inny mógł otrzymać jakiś dodatkowy kredyt. Co się w tym momencie dzieje? Kiedy banki zaczynają kreować ten kredyt, albo raczej chcą go wykreować, żeby ktoś u nich zaciągnął ten pewien dodatkowy kredyt, to zaniżają one stopę procentową poniżej tego poziomu, jaki by się ustalił w gospodarce, gdyby one tego kredytu nie kreowały. Tworzy to iluzję pewnych dodatkowych oszczędności, czy pewnych dodatkowych środków dostępnych w gospodarce dla przedsiębiorców. Chciałem przypomnieć taką rzecz, zwrócić uwagę, która jest ważna dla całej austriackiej teorii cyklu, taką, że pod wpływem wzrostu podaży pieniądza ceny nigdy nie zmieniają się natychmiastowo, nie podnoszą się wszystkie ceny proporcjonalnie, lecz zmieniają się one stopniowo i w pewnej kolejności. Chodzi o to, że osoba, która jako pierwsza otrzymuje pewien dodatkowy, nowo wykreowany pieniądz, to ona dysponuje pewną nową siłą nabywczą. Ponieważ ona już, powiedzmy, dysponuje dodatkową stówką w swoim portfelu, ale jeszcze nie zaczął jej wydawać, więc ceny jeszcze nie dostosowały się do tej zwiększonej podaży pieniądza, która wzrosła o 100 zł. Te ceny dopiero zaczną się zmieniać w odpowiedzi na wydawanie tych pieniędzy. W takim razie ta osoba dysponująca tą dodatkową stówką zaczyna wydawać te pieniądze i ona na tej kreacji pieniądza korzysta najbardziej, ponieważ jej pieniądze, których teraz ma więcej, posiadają wyższą siłę nabywczą. On kupuje po obecnych cenach, mając dodatkowe pieniądze, które jeszcze w tej strukturze cen obecnej nie zostały uwzględnione. Te pieniądze potem będą trafiać do kolejnych osób i w miarę jak one będą wydawane w gospodarce, to ceny wszystkich dóbr będą się dostosowywać do nowej podaży pieniądza i w efekcie osoby, które jako ostatnie dostaną ten nowy pieniądz, nie odniosą żadnych korzyści, ponieważ gdy one już osiągną te zwiększone dochody wynikające ze zwiększonej podaży pieniądza, to struktura, to ceny w całej gospodarce już poszły w górę. Więc taka osoba zasadniczo nic nie zyskuje, a być może nawet straciła. Można powiedzieć, że... Więc ten efekt związany z tym, że ceny dostosowują się stopniowo i cyklicznie, stopniowo i w pewnej kolejności do tego wzrostu podaży pieniądza, jest ważnym aspektem austriackiej teorii cyklu koniunkturalnego. W ogóle te efekty redystrybucyjne wynikające z kreacji pieniądza przez sektor bankowy określa się mianem efektu Cantillona. I właśnie austriacka teoria cyklu koniunkturalnego jest jedną z możliwych realizacji cyklu Cantillona. To właśnie ten problem redystrybucyjny związany z pieniądzem, z kreacją pieniądza fiducjarnego jest odpowiedzialny w dużej mierze za te błędne, za te niewłaściwe, za to zniekształcenie percepcji przedsiębiorców, ponieważ oni jeszcze nie widzą tej struktury cen, jaka ustalić się powinna pod wpływem zwiększenia podaży pieniądza. Oni jedynie obserwują to, że mają dodatkowy pieniądz i z powodu tego, że mają pewną nową, dodatkową siłę nabywczą do wydania, która dopiero na gospodarkę będzie oddziaływać, to oni przeszacowują ilość dostępnych zasobów, tak? Czyli że dokonują oni tutaj tego efektu drugiego. Jest błędna kalkulacja, błędnie szacują możliwości, plany, które można zrealizować w gospodarce. Ważną częścią tego austriackiego wytłumaczenia cyklu koniunkturalnego jest
ruch zasobów w całej gospodarce. Krótko omówię, jak wygląda ten ruch w całej gospodarce za pomocą narzędzia tak zwanego trójkąta Hayeka. To jest pierwsze przedstawienie tego trójkąta Hayeka i ma on w uproszczony sposób obrazować przepływy między firmami. Na te pierwotne środki produkcji u góry nie musimy zwrócić uwagi. Nie to jest element, który jest dla mnie istotny. Istotne są dla mnie te cyferki. Możemy sobie przyjąć, że każdy kolejny z tych kafelków 8, 16, 24, 32 to jest pewna firma, która produkuje jakieś dobra. Firma na samym dole, 40, produkuje pewne dobra konsumpcyjne, które sprzedaje już konsumentom, ale już firmy te przy tych kafelkach 8, 16, 24, 32 to są już firmy produkujące dobra kapitałowe. I te poszczególne właśnie kafelki 8, 16, 24, 32 to są całkowite wielkości wydatków firm na dobra kapitałowe firmy, która znajduje się nad nimi, ponieważ powiedzmy, że jestem właścicielem huty stali, no to potrzebuję zakupić węgiel i żelazo, więc w takim razie będę od jakiegoś innego przedsiębiorcy, od jakiejś innej firmy będę kupował właśnie żelazo i węgiel. Oraz jeszcze część tych wydatków będzie szło na płace dla pracowników. My się posłużymy taką uproszczoną wersją tego trójkąta. Wystarczy nam sam taki prościutki trójkąt. Chodzi o to, że pole tego trójkąta obrazuje nam całkowitą wielkość nominalną wydatków. W ogóle bardzo przepraszam za toporność tego wykresu. Początkowo myślałem, że będę miał dostęp do tablicy, na której będę mógł pisać mazakiem i na bieżąco w trakcie rysowania tłumaczyć to wszystko Państwu. Niestety okazało się, że takiej tablicy nie będzie i musiałem te diagramy na szybko sam rysować na komputerze, także są troszkę toporne. Dobrze, ale teraz już zajmiemy się samym ruchem zasobów pod wpływem kreowania nowego pieniądza. Trójkąt niżej, oznaczony cyfrą 1, to jest nasza pierwotna struktura produkcji, od której wychodzimy, ponieważ zawsze, kiedy prowadzimy jakąś analizę ekonomiczną, jakiejś gospodarki, to potrzebujemy jednak przyjąć sobie pewien stan wyjściowy, więc to jest nasz pierwotny trójkąt. I teraz rzecz dzieje się taka, właśnie jak już mówiliśmy o tym, że banki kreują ten kredyt fiducjarny, nie poparty realnymi oszczędnościami, który trafia w ręce przedsiębiorców. Co się teraz dzieje? Oczywiście, jak było powiedziane, przedsiębiorcy zaczynają błędnie kalkulować dostępne zasoby i otwierają i rozpoczynają nowe projekty inwestycyjne. I te nowe projekty i ta gospodarka zmienia się w ten sposób, że przede wszystkim struktura się w pierwszym momencie wydłuża. Tutaj mamy dwójkę. Widzimy, że ten trójkąt jest większy. Jest większy dlatego, że no jednak musimy tutaj upchnąć większą ilość wydatków nominalnych, więc nominalnie on po prostu rośnie. Ale druga rzecz jest taka, że dzięki temu, że ten trójkąt jest trochę większy, pozwala on nam zobrazować to, że w tej gospodarce więcej się dzieje. Tak? Teraz więcej firm, jest teraz rozpoczęte więcej projektów inwestycyjnych w gospodarce. Te nowe dodatkowe projekty, które przedsiębiorcy rozpoczynają, mówi się one, że są one bardziej okrężne lub bardziej czasochłonne. Najczęściej te nowe dodatkowe projekty mają charakter taki, że są to, że firma planuje przez dłuższy okres utrzymywać jakąś inwestycję, jednocześnie ta inwestycja często jest na większą skalę prowadzona, ale inna możliwość tego dłuższego okresu inwestycji może być związana z tym, że będzie to też technologia bardziej skomplikowana technologia produkcji, która będzie do tego angażować więcej firm. Aha, jeszcze w ogóle osi nie opisałem. Literka T od time, czyli tu mamy czas. Niżej mamy znak dolara, który ma pokazywać wartość. Sama podstawa tego trójkąta na dole pokazuje nam wielkość wydatków konsumpcyjnych. Natomiast już powyżej to mamy wszystko wydatki przede wszystkim na dobra kapitałowe i na pierwotne czynniki produkcji, czyli tak naprawdę przede wszystkim pracę.
Co się dzieje? Rozpoczynają się te wszystkie nowe dodatkowe projekty, czyli rośnie nam zapotrzebowanie na zasoby, ponieważ przedsiębiorcy dostali nowy pieniądz i zaczynają go wydawać. Ale co się dzieje? Nie powstały nowe zasoby. To jest tylko pewna iluzja. Ale przedsiębiorcy jeszcze sobie z tego nie zdają sprawy, ponieważ struktura cen się nie dostosowała. Ceny są, można powiedzieć, że ceny są jeszcze zbyt niskie i przedsiębiorcy korzystają z tego efektu Cantillona. Zaczynają do zasilenia tych projektów w tym dodatkowym polu trójkąta drugiego, który jest troszkę większy, zaczynają oni tam przeciągać pewne zasoby, co obrazuje właśnie to kółeczko, tak? Mamy to kółeczko, to jest jakiś nasz czynnik produkcji i strzałeczka pokazuje, że on jest angażowany do tych nowych, bardziej długo okres, do tych nowych, bardziej okrężnych projektów inwestycyjnych. I ten drugi trójkąt, kiedy on nam już się, i kiedy tworzy nam się ten drugi trójkąt, to jest właśnie ta nasza faza rozkwitu cyklu koniunkturalnego, kiedy gospodarka zaczyna przyspieszać. Wynika to stąd, że po prostu nominalnie rosną nam inwestycje, więc pewne firmy zaczynają osiągać dodatkowe dochody. Tak samo pracownicy zaczynają dostawać dodatkowe dochody, co wynika z tego, że jak pamiętacie z poprzednich wykładów, środki w gospodarce zawsze są rzadkie i jest o nie konkurencja, tak? Konkurują o nich, o te wszystkie zasoby, jak i też pracowników, przedsiębiorcy ze sobą konkurują, a z tego, że teraz dysponują dodatkowymi pieniędzmi, to mogą zaoferować troszkę lepszą cenę, mogą zaoferować chociażby trochę lepszą płacę pracownikom, czy mogą zaoferować wyższą cenę pewnemu dostawcy. Więc część zasobów, które dotąd zasilały ten pierwszy trójkąt, naszą pierwotną strukturę produkcji, pojawi się pewne ciążenie, żeby je przesunąć do gospodarki gdzieś indziej. I to jest nasz boom. Ale jak wiemy, to się generalnie zawsze ta sytuacja się w pewnym momencie odwraca. Co się dzieje? Dlaczego tak się dzieje? To się dzieje z dwóch powodów. Jeden to jest właśnie ruch zasobów i zmiana dystrybucji dochodów w gospodarce. To najpierw sobie to omówimy, później sobie omówimy kwestie związane z potem sobie omówimy kwestie związane z kredytem. Powiedzieliśmy sobie o tym, że w gospodarce nie ma nowych dodatkowych zasobów, ale wzrosła nam ilość pieniądza. Powiedzieliśmy sobie, że pewne firmy zaczynają odnotowywać większe zyski, jak i też podnoszą się płace pracowników. Co się dzieje? No, będzie rosnąć konsumpcja. Ponieważ teraz pracownicy mają nowy dodatkowy dochód, który mogą wydać na dobra konsumpcyjne, a firmy zapewne część zysku wypłacą w postaci dywidendy, na przykład swoim akcjonariuszom. Tak więc tutaj jakby posiadacze kapitału, ci kapitaliści też mogą zwiększyć swoją konsumpcję. Co się dzieje? No, problem pojawia się taki, że zasadniczo preferencja czasowa osób w gospodarce nie zmieniła się. Więc dalej nie powstają nowe dodatkowe oszczędności, które by pozwoliły utrzymać tę wydłużoną strukturę produkcji. Będzie brakować środków na to, żeby utrzymać wszystkie projekty inwestycyjne, jakie zostały rozpoczęte. Tych środków po prostu będzie brakować. Druga rzecz jest taka, że dysponując też tymi dodatkowymi dochodami, firmy jednak mogą nabrać większego smaku na dodatkowe zyski, i one również zaczną dalej konkurować o zasoby. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz jest taka, że jednak wraz z upływem czasu te firmy z tej pierwotnej gospodarki, no one po prostu potrzebują też utrzymywać dotychczasowo swoje inwestycje, potrzebują reinwestować środki, aby nie utracić źródła dochodu, więc one dalej będą konkurować o te zasoby. To, co się będzie działo teraz, w dalszym etapie, to
teraz czynniki produkcji, jak wcześniej były wysysane z trójkąta pierwszego do trójkąta drugiego, no jednak trójkąt pierwszy nie jest permanentny, on też musi być odtwarzany, no to teraz te firmy, chcąc utrzymać swoje inwestycje, będą konkurować o czynniki produkcji i część czynników produkcji, która została wcześniej zassana do tego trójkąta drugiego, będzie się cofać do trójkąta pierwszego. Więc zacznie nam się tutaj struktura skracać, tak? Będzie nam się tworzyć trzecia struktura produkcji. Tak, widzimy, że jest tutaj trzecia, jest tutaj jeszcze jedna kreska, tam nie mieściło mi się w tym niewielkim polu trójeczka, więc niestety musiałem napisać u dołu. I to będzie kolejna struktura, kolejna nowa struktura produkcji, jaka powstanie. I ona będzie krótsza od struktury numer 2, ale o zwiększonej konsumpcji tymczasowo, z tego powodu, że pracownicy dostali dodatkowe środki na konsumpcję, a firmy mogły wypłacić pewne dodatkowe zyski. Póki co. Tak jak powiedziałem, to właśnie charakteryzuje nasz boom inwestycyjny. Tak, stopy procentowe prowadzą do tego, że zwiększamy inwestycje, że firmy zwiększają swoje inwestycje w różne projekty, które będą nie do utrzymania, a wraz z wzrostem dochodów właściwie czynników produkcji, a także pracowników, będzie rosnąć nacisk na to, żeby będzie rosła konsumpcja, ale także będzie, a skoro rośnie konsumpcja, no to właśnie tak jak powiedziałem wcześniej, są przyciągane te zasoby, a to przyciąganie tych zasobów właśnie wynika z tego, że potrzebujemy nowych dodatkowych inwestycji albo odnowić stare inwestycje będące bliżej konsumpcji, szybciej zapewniające pewne dobra konsumpcyjne. Normalnie jest tak, że w świecie rzeczywistym funkcjonuje to w ten sposób, że banki nie udzielają tylko raz tego dodatkowego kredytu fiducjarnego, tylko dostarczają go ciągle i ciągle, więc ten kryzys potrafi trochę trwać. Dzięki temu, że ciągle udzielany jest pewien nowy dodatkowy kredyt fiducjarny, to cykl koniunkturalny potrafi trwać trochę dłużej i te zasoby być ciągle z powrotem jakby zasysane do tego powiększonego trójkąta, tego naszego trójkąta drugiego, po to, aby tam dokończyć te projekty inwestycyjne i rozpoczynać kolejne. Opisaliśmy sobie ten nasz ruch zasobów, to teraz chciałem trochę bardziej szczegółowo opowiedzieć o poszczególnych rodzajach błędów przedsiębiorczych, jakie popełniają przedsiębiorcy pod wpływem tego dodatkowego kredytu fiducjarnego i które się powtarzają w gospodarce w trakcie tego cyklu. Napisałem to może w trochę złej kolejności, ponieważ mamy tutaj przeszacowanie dostępnych dóbr komplementarnych i przeszacowanie przez część przedsiębiorców zapotrzebowanie na produkowane przez nich dobra kapitałowe. Te omówię później, ponieważ one są ze sobą powiązane. Zacznę od niedoszacowania wzrostu kosztów. To jest pewien ważny aspekt, ponieważ, jak mówiłem nieraz, firmy potrzebują odnawiać swoje inwestycje, jeśli nie chcą stracić źródła dochodów w przyszłości. Tak? Muszą odnawiać swoje dobra kapitałowe. Jednocześnie jednak one chętnie chcą wypłacać sobie zysk. No to oczywiście firma kalkuluje, ile może sobie tego zysku wypłacić. Problem jest taki, że ten kredyt fiducjarny będzie on regularnie myli przedsiębiorców co do tego, jak duże zyski mogą sobie wypłacić i jak bardzo wzrosną koszty w przyszłości prowadzenia działalności. Tak? Ceny dopiero będą dostosowywać się do tego wzrostu podaży pieniądza wywołanego kreacją kredytu przez banki komercyjne razem z bankiem centralnym. Więc oni jeszcze nie wiedzą i najprawdopodobniej nie doszacują tego, jak bardzo koszty wzrosną. No bo koszty
No bo normalnie mogą oszacować sobie, że te koszty powiedzmy w ciągu roku wzrosną nam o 2%, ale z powodu tego kredytu fiducjarnego na przykład mogą wzrosnąć o 5%, ale oni tego nie doszacują. Co się wtedy stanie? Firma taka za mało zachowa środków pieniężnych dla siebie, aby móc w przyszłości odnowić swoje inwestycje, a za dużo środków przeznaczy na konsumpcję. Tak? Czyli właśnie znowu na przykład wypłacą firmy, spółki akcyjne wypłacą zbyt dużą dywidendę. To może być to. I efekt będzie taki, że w tym roku wypłacamy tą dywidendę, dużą, fajną dywidendę, a za rok nasza firma ma problem, ponieważ nie mamy środków, aby wymienić maszyny, żeby wymienić nasz park maszynowy, który już wymaga wymiany. To jest jeden problem, to jest jeden błąd często popełniany w trakcie cyklu koniunkturalnego przez przedsiębiorców. Druga kwestia. Przeszacowanie dostępnych dóbr komplementarnych. Kwestia wygląda w ten sposób. Zacznę od opisania tego na przykładzie zaczerpniętym z Misesa, z teorii pieniądza i kredytu. Mises tam posługuje się przykładem budowy domu. Chodzi o to, że chce osoba wybudować pewien dom i ona planuje sobie zbudować duży, piękny dom, trzypiętrowy. Jeszcze nie zebrała wszystkich materiałów, jeszcze nie ma wszystkich cegieł, ale stwierdziła, okej, mam pieniądze, nawet dostałem kredyt w banku, super. Cegłami zajmę się później, a fundamenty zaczynam budować już teraz. To zaczyna się budowa fundamentów, są tam wylewane, układają się one jakoś w ziemi i przez ten czas osoba zaczyna szukać cegieł. Tak? No, cegły są dobrem komplementarnym wobec betonu, wobec fundamentów tego domu, ponieważ z cegieł będą zrobione ściany. Są one koniecznie potrzebne do tego, aby ten dom dokończyć. Tak? Potrzebujemy fundamentów i cegieł na mury, dlatego są one ze sobą dobrami komplementarnymi. Ale tu się nagle pojawia problem. Idzie przedsiębiorca, zaczyna szukać cegieł i się okazuje, że w całej gospodarce nie ma już tylu cegieł, żeby on mógł sobie zbudować ten wielki, piękny dom trzypiętrowy. Teraz przedsiębiorca musi przekalkulować swój projekt. Może być tak, że jakoś ten projekt uda mu się dokończyć, ale to nie będzie taki duży, piękny dom trzypiętrowy, tylko na przykład to będzie dom jednopiętrowy. Ale może być też tak, że tych cegieł nie starczy mu nawet na tych cegieł nie starczy mu nawet na to, aby wybudować sobie jedno piętro. Dojdzie ostatecznie do tego, że on po prostu, że nic z tymi fundamentami nie będzie mógł zrobić i on te fundamenty będzie musiał porzucić. To jest ten porzucony nasz projekt inwestycyjny, niedokończony właśnie z tego powodu, że przeszacowano dostępne dobra komplementarne. Dla tak dużych fundamentów, na tak dużych fundamentach nie da się zbudować żadnego domu, dałoby się na mniejszych fundamentach. I to jest właśnie kwestia przeszacowania przez przedsiębiorców zapotrzebowań na produkowane przez nich dobra kapitałowe. Możemy sobie wyobrazić właśnie kogoś, jakiegoś budowniczego specjalizującego się na pewnego budowniczego specjalizującego się w robieniu właśnie tych fundamentów. No i tam na przykład po prostu rośnie, generalnie ludzie chcą budować sobie więcej domów, no to rośnie popyt na jego usługi i on zaczyna kłaść te wszystkie fundamenty. Tylko może pojawić się taki problem, że nie ma wystarczająco dużo cegieł dla wszystkich domów, których budowę rozpoczęto. Więc problem pojawi się taki, że z powodu braku tych cegieł ludzie zaczną porzucać budowy swoich domów, zaczną rezygnować z zamawiania u tego specjalisty od fundamentów tego, żeby on im budował fundamenty. I ten przedsiębiorca, jeżeli on wcześniej na przykład i teraz po prostu spada i z tego powodu, że nie ma tych cegieł, to spada zapotrzebowanie na usługi właśnie tego przedsiębiorcy, który zajmuje się wylewaniem fundamentów. Tak? Czyli że jeżeli wcześniej ten przedsiębiorca spodziewając się, że w przyszłości będzie jeszcze większe zapotrzebowanie na jego usługi, na wylewanie tych fundamentów, postanowił zakupić nowe
jakieś nowe, wyjątkowo efektywne maszyny usprawniające wylewanie tu fundamentów, to on prawdopodobnie wyjdzie na tej inwestycji jak Zabłocki na mydle, ponieważ tak naprawdę popyt w przyszłości się skurczy i korzystanie z tych i te maszyny mogą być zbyt drogie w użytku, aby się opłacało z nich korzystać. Co to jest właśnie recesja, depresja? Ona polega na tym, że przywracamy strukturę produkcji zgodną z preferencjami społeczeństwa. No, konsumenci chcą otrzymywać w jakiejś wielkości jakąś ilość dóbr konsumpcyjnych, ale też chcą je otrzymywać odpowiednio często. Nie lubią czekać. Więc gospodarka teraz musi się do tego dostosować. Aczkolwiek warto pamiętać o tym, że gospodarka stara się do tego dostosować, ale nigdy do poprzedniej struktury już, generalnie do tej poprzedniej struktury już gospodarka nie wraca, co wynika z tego, że w trakcie cyklu koniunkturalnego, w trakcie boomu, tworzone są pewne nowe, specyficzne czynniki produkcji. Wrócę się nawet jeszcze trochę. Tak jak tutaj mówimy, na tym drugim etapie zaczynają się nowe inwestycje. No to potrzebne są jakieś, no to potrzebne nam są tam jakieś bardzo konkretne, potrzebne są tam jakieś bardzo konkretne maszyny do konkretnych zastosowań. Powiedzmy, że potrzebujemy dodatkowych pieców hutniczych. Ale te piece hutnicze na przykład z powodu braku zasobów nie zostaną dokończone. Tak? A ponieważ zostają one niedokończone, to te projekty najczęściej będą porzucone. I z tego powodu część czynników produkcji, część zasobów w gospodarce została zmarnowana na rozpoczęcie projektów, które są niezgodne, które nie będą zapewniać takich produktów, jakie preferuje społeczeństwo. Więc zasadniczo sam boom gospodarczy ma to do siebie, że w jego trakcie, chociaż wydaje nam się, że gospodarka super się rozwija, to należy pamiętać o tym, że wtedy też następuje marnowanie zasobów. Oczywiście jednak nie wszystkie dobra są tak wysoce specyficzne albo całkowicie specyficzne. Część dóbr jest oczywiście raczej niespecyficznych i one mogą być, i kiedy likwidujemy te takie błędne inwestycje, to one są oczywiście upłynniane, po to, żeby tam zwrócić pieniądze wierzycielom, czy żeby pozyskać środki finansowe potrzebne do rozpoczęcia innych, nowych projektów inwestycyjnych, które będą już zgodne z preferencjami społeczeństwa. Tak więc będzie następował przepływ czynników produkcji do zyskownych przedsięwzięć. Chciałem zwrócić uwagę na pewną rzecz. Niewykorzystane moce produkcyjne. Wrócę jeszcze do tego swojego przykładu z tym specjalistą od fundamentów. Ujmę to w ten sposób. Patrzymy sobie na niego i on kupił sobie te nowe, wyjątkowo produktywne i wyjątkowo efektywne maszyny do kopania dołów i do wylewania fundamentów, tak? No to wydaje nam się, mamy tutaj jakieś niewykorzystane moce produkcyjne w gospodarce. Ten przedsiębiorca mógłby kopać, mógłby budować więcej domów, mógłby robić więcej fundamentów, ale tego nie robi z jakiegoś powodu, tak? Te maszyny stoją nieużywane. To o to chodzi, to jest właśnie kolejna rzecz związana z tymi czynnikami komplementarnymi. Niewykorzystane moce produkcyjne są niewykorzystane nie dlatego, że brakuje popytu, nie dlatego, że brakuje jakiegoś popytu efektywnego na usługi tych mocy produkcyjnych. To wynika z tego, że po prostu czynniki produkcyjne są zbyt rzadkie i brakuje zasobów w gospodarce, aby można było wykorzystać te niewykorzystane moce produkcyjne. Dlatego one są w takim nawiasie. Tak naprawdę w gospodarce wykorzystujemy moce produkcyjne tak bardzo, jak tylko się da zawsze. A to, że z tej maszyny nie korzystamy, to najwyraźniej oznacza to, że korzystanie z niej jest ekonomicznie nieefektywne, jest niezyskowne i więcej zużywa zasobów, większą wartość wkładamy w wykorzystanie tej maszyny, niż tej wartości
wyciągamy. No i oczywiście, kiedy boom się kończy. Tak jak piszę, kiedy ekspansja kredytowa słabnie. Tutaj już opowiem o tym bardzo krótko. W jaki sposób najczęściej kończy się ta ekspansja kredytowa? Ona wynikać może z tego, że właśnie z obawy przed inflacją, czyli najczęściej kończy się to tym, że bank centralny patrzy na gospodarkę i myśli sobie, o, już inflacja zaczyna za bardzo wzrastać i jeszcze ludzie zaczną mieć wysokie oczekiwania inflacyjne, czyli będą spodziewać się wysokiej inflacji, że będzie ona przyspieszać, więc musimy to już stłumić. No to w tym momencie oczywiście walka z inflacją, ze wzrostem cen przybiera formę zmniejszenia tempa kreacji pieniądza, a może nawet i zmniejszenia podaży pieniądza. Więc będą banki centralne ograniczać swoją aktywność, będą podnosić stopy procentowe. W ten sposób zatrzyma się boom kredytowy i nie będzie, więc skończy się też stały dopływ nowego pieniądza dla przedsiębiorców, który pozwalałby im dalej zniekształcać tą strukturę produkcji. Druga rzecz to jest związana z zarządzaniem ryzykiem w bankach. No, banki mogą w pewnym momencie stwierdzić, że wiecie, już udzieliliśmy tego kredytu za dużo, wyżyłowani jesteśmy i w tym momencie albo już wzięliśmy na siebie zbyt duże ryzyko przy takiej ilości wykreowanego pieniądza, albo to ryzyko będzie zbyt duże, jeśli udzielimy dodatkowego pewnego kredytu. Dlatego też one wtedy często zaprzestają udzielania tego kredytu lub udzielają tego kredytu znacznie mniej i to jest kolejny taki czynnik częsty, który powoduje spowolnienie tej ekspansji kredytowej i w następstwie tego zaczyna być widoczne to, że przedsiębiorcy się pomylili pod wpływem kreacji pieniądza przez system bankowy, kiedy struktura cen zaczyna się dostosowywać i zaczynają przedsiębiorcy widzieć, że przeszacowali ilość dostępnych zasobów w całej gospodarce. Same regulacje kapitałowe, to już jest taka drobna ciekawostka, może się zdarzyć, że w trakcie boomu gospodarczego mogą być wprowadzone pewne regulacje kapitałowe, pewne regulacje sektora bankowego, które by doprowadziły do tego, że banki musiałyby zmniejszyć swoją akcję kredytową. Czyli po prostu jakiś polityk może uznać, że słuchajcie, banki w tym momencie wydaje mi się, że biorą na siebie zbyt duże ryzyko, to ryzyko powinno być mniejsze i proponuje jakąś ustawę. Ta ustawa może przejść, wchodzą regulacje, które wymagają od banków podwyższenia, zwiększenia swojego kapitału własnego, który służyłby jako jakiś bufor bezpieczeństwa, a w ten sposób może dojść po prostu do zwolnienia ekspansji kredytowej i to również w jakiś sposób może doprowadzić do wybuchu kryzysu. Koniec.